Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji Narodowego Banku Polskiego. W konferencji biorą udział pani Marta Kajtli, pierwszy zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego, wiceprezes NBP, pan Adam Lipiński, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego oraz członkowie zarządu NBP, pan Piotr Pogonowski, pan Artur Soboń, pan Rafał Sura i pan Paweł Szałamacha. W konferencji uczestniczą także przedstawiciele Departamentu Prawnego NBP. Pani prezes, oddaję pani głos. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, witam na konferencji prasowej, która została zwołana w związku ze złożeniem przez grupę posłów wniosku o postawienie przed Trybunał Stanu prezesa NBP. I bardzo proszę pana prezesa Pawła Szałamacha o zabranie głosu. Dziękuję. Dziękuję pani prezes. Szanowni Państwo, dziś stoimy wobec próby złamania niezależności Polskiego Banku Centralnego podjętej przez stu kilkudziesięciu posłów. Dzieje się to poprzez wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Stwierdzamy, że to nie jest sprawa personalna tej jednej osoby. To rozbijanie postaw państwa polskiego i jego gospodarki. Podstawowy zarzut stawiany prezesowi to zakup na rynku wtórnym obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, co jak stwierdzą oskarżyciele stanowi złamanie konstytucji. Narodowy Bank Polski, tak jak i system Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, Bank Anglii czy Europejski Bank Centralny dokonywał skupu obligacji w okresie COVID-u. W latach 2020-2021 skupił około 144 miliardów złotych obligacji. Operacje te były przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów. Na otwartych aukcjach, aukcje te były ogłaszane publicznie, dostępne dla wszystkich banków mających dostęp do systemów transakcyjnych NBP. W okresie COVID Narodowy Bank Polski podjął szereg działań nadzwyczajnych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawową stopę procentową do 0,1%. Zarząd obniżył poziom rezerwy obowiązkowej banków. Na nasz wniosek zniesiono bufor ryzyka systemowego. Te wszystkie działania odniosły pozytywny skutek. Inflacja powróciła do celu. PKB Polski jest większy o 10% wobec roku 2019. Mamy także historycznie niskie bezrobocie. Zadajmy sobie pytanie, jak wyglądałaby alternatywa wobec tego, co zaszło w latach 2020-2021. Wystąpiłby głęboki spadek PKB. Odnotowaliśmy tylko 2% spadek we Francji lub Hiszpanii, to wynosiło między 7 a 11%. Brak warunków dla stabilności cen, głęboki kryzys systemu finansowego, upadek tysięcy firm, bezrobocie, a także ze względu na dużą mobilność Polaków, najprawdopodobniej kolejna fala emigracji z naszego kraju. Słowem, nastąpiłoby podmycie fundamentów naszej gospodarki i waluty. Tak osłabiona Polska stanęłaby wówczas wobec ataku hybrydowego na granicę z Białorusią, a następnie w 2022 roku wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Działania NBP były uzasadnione ekonomicznie i w pełni zgodne z prawem. Artykuł 227 Konstytucji stanowi, że NBP przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Jest to prawo wyłączne. NBP nie ma obowiązku uzgadniania polityki pieniężnej, a inne instytucje nie mogą wkraczać na ten obszar. Tak to było postanowione w Konstytucji. Ponadto ustawa o NBP jasno stwierdza, że w artykule 48, że Narodowy Bank Polski może skupować i sprzedawać dłużne papiery wartościowe w ramach operacji otwartego rynku. Jesteśmy wobec tego oskarżeni za to, co możemy i powinniśmy robić. Wnioskodawcy tworzą stan, w którym w przypadku podobnych zagrożeń w przyszłości Polska będzie bezbronna, a osoby zajmujące funkcje publiczne będą się bały podejmowania decyzji. Komunikat, który został dziś wydany przez wnioskodawców, brzmi:
Jeżeli w chwili zagrożenia wykażesz spokój, odwagę i wiedzę, podejmiesz konieczne decyzje, odniesiesz sukces i wyciągniesz kraj z opresji, to zwycięzca kolejnych wyborów będzie chciał wsadzić ciebie do więzienia. Ten atak się nie powiedzie, niezależności Narodowego Banku Polskiego nie da się złamać ani zniszczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy, jeśli mają Państwo pytania. Proszę bardzo, pytania. Bardzo proszę, pan Michał Gołębiewski, TVN24. Tomasz Setta, Radio Tok FM. Państwo, czy właściwie pan prezes, byli tutaj łaskawi odnieść się tylko do jednego elementu tego wniosku Trybunału Stanu, bo zdaje się, że punktów jest 8. I zastanawiam się, czy państwo w ramach tej konferencji będą chcieli też zaprezentować stanowisko, jeśli chodzi o te pozostałe punkty. Zwłaszcza, że jeden z tych punktów dotyczy upolitycznienia Narodowego Banku Polskiego i zastanawiam się, czy państwo postanowili do tego konkretnie punktu się nie odnosić, zwłaszcza kiedy spojrzymy sobie, kto jest dzisiaj w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Pan minister Szałamacha, kiedyś w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, pan minister Artur Soboń, który prosto do zarządu NBP trafił z ław Prawa i Sprawiedliwości. Mógłbym tak długo wymieniać, więc poprosiłbym po prostu o ustosunkowanie się do pozostałych 7 punktów. Tak. Dobrze, to ja, proszę państwa, wytłumaczę, dlaczego odnosimy się przede wszystkim do polityki monetarnej, ponieważ to jest nasz core naszej działalności, tak? Czyli Narodowy Bank Polski realizuje politykę monetarną, to jest tylko nasz mandat, tak? To nie jest mandat rządu, to nie jest mandat parlamentu, to jest mandat Narodowego Banku Polskiego, dlatego my do tego się odnosimy i czytając te zarzuty, my również rozumiemy to, że one są tak uporządkowane, że od tych zarzutów, które są najpoważniejsze, do zarzutów, które są, no powiedzmy, trywialne. Odnosząc się do zarzutu upolitycznienia, proszę pana, to ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że prezesami Narodowego Banku Polskiego były takie osoby jak pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która w trakcie trwania prezesury swojej kandydowała na urząd prezydenta. Byli też ludzie, którzy przychodzili i odchodzili z polityki. W związku z powyższym ja to traktuję jak stosowanie podwójnych standardów. Tak? Czyli jeżeli chodzi o prezesa obecnego, jeżeli chodzi o zarząd, to takie zarzuty można stawiać. Jak rozumiem, nikomu nie przeszkadza to, że w innych krajach, w innych bankach centralnych również przychodzą ludzie z polityki i odchodzą do polityki. Tak? To są eksperci i również w przypadku tutaj obecnych na konferencji prasowej to też są eksperci. Nie wiem, czy ktoś z państwa jeszcze by chciał się odnieść do tej kwestii. Wywołany z nazwiska. Jest tak, panie redaktorze, że już pomijając hipokryzję, bo rzeczywiście z tego oto miejsca pani Hanna Gronkiewicz-Waltz prowadziła zwyczajnie kampanię wyborczą w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej. Byli tacy również prezesi Narodowego Banku Polskiego, którzy, wiemy to z taśm, z restauracji Sowa i Przyjaciele, uzgadniali politykę banku z rządem. A byli to prezesi, którzy mieli dłuższy staż w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej niż ja miałem w Prawie i Sprawiedliwości. Nikt, szanowni państwo, dzisiaj z nas tutaj obecnych nie jest członkiem żadnej partii politycznej. Nikt z nas tutaj obecnych nie bierze udziału w bieżącej debacie publicznej. Także nikt z nas obecnych nie startuje w wyborach takich czy innych, w wyborach, które dotyczą różnego szczebla władzy politycznej. Podjęliśmy
dzisiaj inne zobowiązanie wobec państwa. Jesteśmy w momencie, w którym z tego zobowiązania Narodowy Bank Polski wywiązuje się w sposób celujący. Jesteśmy w sytuacji, w której znajdujemy się w okolicach celu inflacyjnego. Jesteśmy w sytuacji, w której potwierdziły się wszystkie prognozy Narodowego Banku Polskiego. Jesteśmy w sytuacji, w której polska gospodarka ma szansę w tym roku na wzrost rzędu 3-4% PKB. Dzieje się tak dzięki zarówno polityce prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, jak i polityce rządowej. I tylko wzajemna odpowiedzialność i niezależność obu tych polityk daje szansę na to, aby Polska była tym państwem, które osiąga swój cud gospodarczy, bo ten okres ostatnich 30 lat to jest okres cudu gospodarczego, który Polska konsekwentnie realizuje i każdy ma tutaj swoją niezależność, każdy ma tutaj swoją odpowiedzialność. I są takie miejsca także, w których ściśle z rządem dzisiaj współpracujemy. Od choćby Komitet Stabilności Finansowej, w którym mam zaszczyt uczestniczyć z ramienia Narodowego Banku Polskiego, w którym w ubiegły piątek na zaproszenie Narodowego Banku Polskiego uczestniczył minister finansów. W najbliższy czwartek my będziemy uczestniczyli na zaproszenie Ministerstwa Finansów w Komitecie Stabilności Finansowej. Na tym polega odpowiedzialność. Panie redaktorze, no to, że dzisiaj jesteśmy świadkami sytuacji, w której blisko 200 posłów podpisało się pod wnioskiem, że Ziemia jest płaska, nie oznacza to, że Ziemia jest płaska. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę kolejne pytanie. To jeszcze redaktor... może krótko. Bo jeszcze byłem osobiście wezwany do tego. Ja przez niespełna rok byłem ministrem finansów w 2016 roku. Następnie zostałem powołany do zarządu Narodowego Banku Polskiego. W roku 2016 w Ministerstwie Finansów zrobiliśmy następujące rzeczy. Przede wszystkim przyjęliśmy budżet na 2016 rok z limitem deficytu poniżej 3%, zapewniający finansowanie programu 500+. To był bardzo duży wysiłek fiskalny państwa z roku na rok. Odczytuję to za swój osobisty sukces. Wprowadziliśmy podatek bankowy, wprowadziliśmy podatek od supermarketów. Rozpoczęliśmy proces naprawy dochodów fiskalnych państwa. Wprowadziliśmy pakiet, tak zwany pakiet paliwowy. Opracowaliśmy nowelizację ustawy VAT-owskiej oraz nowoczesne narzędzia informatyczne dla służb skarbowych. Także w tym okresie przyjęte zostały ze względu na nasz wysiłek ustawy dotyczące restrukturyzacji banków. Następnie zostałem powołany do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Rozumiem, że według pana osoby takie jak ja powinny być w Polsce objęte zakazem pracy, zakazem zajmowania funkcji publicznych. Być może to powinno pójść nieco dalej, zakazem korzystania z infrastruktury publicznej, metra w Warszawie, wstępu do parków publicznych i tak dalej, i tak dalej. Powinien się pan wstydzić. Bardzo proszę, pan prezes Lipiński. Proszę państwa, jak to się... To chyba działa. Proszę państwa, ja przyszedłem do banku z polityki, jak państwo wiecie, przynajmniej niektórzy wiedzą. No ale musiałem przejść dosyć ostry okres weryfikacji swojej apolityczności. Musiałem zrezygnować z wszystkich funkcji. Byłem parlamentarzystą, no w zasadzie sekretarzem stanu i tak dalej, i tak dalej. Także ze wszystkiego zrezygnowałem i jak państwo pewnie śledzicie, a niektórzy śledzą zachowania poszczególnych polityków w Polsce, nie angażowałem się w żaden sposób w debatę polityczną. Nie zostałem złapany na jakichś dyskusjach, w restauracjach Sowa i Przyjaciele i innych tego typu. I tak to jest, taka jest praktyka. No, byliśmy politykami, zresztą na całym świecie politycy często wchodzą do banków centralnych,
chociażby z tego względu, że mniej więcej znali kondycję swojego państwa. Natomiast jest jedna rzecz dosyć istotna w tym wszystkim, mianowicie myśmy tutaj zastali jakiś zespół ludzi, którzy pracowali poprzednio w Narodowym Banku Polskim i okazało się, że za rządów pana prezesa Glapińskiego zmian było niewiele. Nie było żadnych zwolnień masowych, w przeciwieństwie zresztą do wielu innych prezesów. Nie było masowych zwolnień, nie było kontestowania tego, co się tutaj dzieje. Zresztą związki zawodowe pokazały, że to jest bezpodstawne. Ale to jest właśnie istotne. Jakie były zmiany po przejęciu władzy przez Adama Glapińskiego w Narodowym Banku Polskim, jeżeli chodzi o ludzi zatrudnionych wcześniej, bo to jest taki symptom tego, na ile to jest upartyjnione, upolitycznione, a na ile nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Pani redaktor Joanna Mąkosa, bardzo proszę. Dzień dobry, Joanna Mąkosa, TVP Info. To ja może dopytam, bo nie do końca chyba chodziło koledze tylko o ten zarzut upolitycznienia obecnego, ale raczej chodziło o działania Adama Glapińskiego, bo ja zrozumiałam, tak jak mówił pan Soboń, że no jednak to, że Hanna Gronkiewicz-Waltz pana zdaniem prowadziła jakąś kampanię tutaj wyborczą, było złe, ale to, że robił to prezes Glapiński, już nie było złe. Jak to państwo oceniają? Bo no, jakby fakty są niezaprzeczalne. Znaczy, oczywiście, jeśli można, no, na konferencji prasowej zadając pytanie można jakoś kierować rzeczywistość, natomiast no, musi być to jednak chociaż w najmniejszym, minimalnym stopniu w tej rzeczywistości potwierdzone. No, nie ma niczego takiego, co wskazywałoby na to, iż pan prezes Adam Glapiński kiedykolwiek kandydował w jakichkolwiek wyborach, gdzie mógłby zostać na przykład wybranym, niewybranym, bądź też angażował się w kampanię wyborczą w bezpośredni sposób. To nigdy nie była rola prezesa Narodowego Banku Polskiego. Niektórzy prezesi mieli w tym zakresie inne praktyki za czasów pana prezesa Glapińskiego. Nie ma żadnych wątpliwości, że do tego typu praktyki nie dochodziło i we wniosku nie ma nic, co wskazywałoby na to, jeśli oczywiście znamy wyłącznie ten wniosek, uczciwie mówiąc, który był gdzieś w przestrzeni publicznej jeszcze nieoficjalnie publikowany, więc tego finalnego jeszcze nie widzieliśmy. Natomiast nie ma tam nic, co potwierdzałoby tego typu zaangażowanie pana prezesa. Proszę państwa, możemy oczywiście obrócić tą konferencję prasową w tym kierunku, że będziemy się zajmowali sprawami mało istotnymi, ale my chcemy państwu zwrócić uwagę na to, że ten wniosek jest tak napisany, że dotyczy przede wszystkim polityki monetarnej, tak? Czyli ciężar gatunkowy tam jest w polityce monetarnej i my chcielibyśmy odpowiedzieć na te pytania, jeżeli państwo macie takie pytania, tak? Oczywiście na inne też możemy, ale ciężar gatunkowy tutaj jest, wydaje się, jasny. Bardzo proszę, pan Rafał Tuszyński, Pub Biznes. Proszę chwilkę, kolega podejdzie z mikrofonem. To ja pytanie właśnie o tą merytoryczną część wniosku. Jeden z zarzutów jest taki, że emitowanie przez MF tego samego dnia obligacji i skupowanie BGK tego samego dnia i następnie skup obligacji przez NBP tego samego dnia wyczerpuje znamiona zakupów na rynku pierwotnym. Chciałbym, żeby państwo się odnieśli. I druga sprawa, czy mogą państwo pokazać uchwały RPP z marca i kwietnia autoryzujące zarząd do przeprowadzenia skupu aktywów? Dziękuję panie redaktorze. Powtórzę to, co my do tej pory mówiliśmy, czyli wszystkie nasze aukcje były aukcjami otwartymi dla banków. Wszystkie kryteria dotyczące i dostępności, i otwartości informacyjnej były spełnione. Nigdy nie w innym żadnym trybie nie realizowaliśmy tych operacji. Ale chciałabym państwu jeszcze zwrócić uwagę na jedno. I zarówno nasze operacje strukturalne były analizowane przez Najwyższą Izbę Kontroli i ona nie znalazła tutaj żadnych nie miała uwag do przeprowadzenia tych operacji, jak również Europejski Bank Centralny audytował czy kontrolował, monitorował, dziękuję pani dyrektor, nasze operacje
całą politykę monetarną pod kątem artykułów 123 i 124 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To są właśnie te związane z finansowaniem monetarnym. To się dzieje co roku i za wszystkie lata, łącznie z latami 2020-2021, nie mamy tutaj żadnych uwag ze strony EBC. Także to jest odpowiedź. Bardzo proszę, pani dyrektor. Jeśli można. Szanowni Państwo, bank jest bardzo, bardzo ściśle oprocedurowany i tutaj w tym konkretnym przypadku też trzeba pamiętać, że istnieje w tym zakresie uchwała Rady Polityki Pieniężnej, która dotyczy zasad prowadzenia operacji strukturalnych i te operacje wszystkie były przeprowadzane w oparciu o tę uchwałę. Były stosowne decyzje podejmowane przez zarząd przy uczestnictwie Rady Polityki Pieniężnej. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o proces autoryzacji tych wszystkich transakcji, jak one przebiegały, czy one były ujmowane prawidłowo, czy rynek o tym wiedział, jak Państwo na pewno śledziliście tamten okres, Bloomberg, Reuters dawał informacje dla rynków, jak się zakończyły aukcje, jakim wynikiem, jakie były wielkości skupu. I oczywiście trzeba jeszcze o tym pamiętać, że IMF w swoim przeglądzie, tak, którego dokonywał, a równocześnie misja OECD, która była, a także NIK w okresie 2022 dokonał skwitowania tych wszystkich operacji, które bank przeprowadzał. I jednocześnie, co najważniejsze, musicie Państwo o tym też pamiętać, że EBC, czyli Europejski Bank Centralny, patrzy na te transakcje pod kątem, czy nie został naruszony zakaz w trybie artykułu 123, bo tam mamy zakaz finansowania monetarnego i oczywiście to jest ściśle monitorowane. My to raportujemy, tak, w określonych cyklach nasz Departament Operacji Krajowych i tutaj było wprost wyrażone stwierdzenie w relacji z nami, w korespondencji, która była kierowana, że nie stwierdzono jakiegokolwiek naruszenia z artykułu 123, który by stanowił złamanie zakazu finansowania monetarnego. Więc po prostu jakiekolwiek mówienie o tym, że tutaj coś było z naruszeniem przepisów, bez stosownego upoważnienia, a może prezes Glapiński sam podjął decyzję, jest po prostu pustosłowiem, powiedziałabym, że bardzo dużym nadużyciem i nie znajdującym miejsca i oparcia w materiałach dowodowych. Oczywiście przyjdzie na to czas i myślę, że ci, którzy czekają, że tutaj się doszukają czegoś nadzwyczajnego, będą bardzo rozczarowani, bo jest bardzo bogata dokumentacja z tego okresu. Są stosowne dokumenty, jak to w poszczególnych etapach następowało i my to wszystko pokażemy, tak? Natomiast no, proszę wybaczyć, jeżeli chodzi o te zarzuty, które dzisiaj się pojawiły, tak? Wniosek jeszcze nie dotarł. Jeżeli dotrze, my się z nim zapoznamy, odniesiemy się, stosowne departamenty wypowiedzą się wedle swojej właściwości, zarząd odpowiednio też podejmie swoje stanowisko w tym zakresie i będziemy na bieżąco Państwa, jeżeli będzie taka potrzeba, informować. Tutaj nie ma nic do ukrycia i jesteśmy gotowi na to, żeby niezbędną dokumentację Państwu przedstawić. Jeszcze znamienne jest to, że też trzeba o tym pamiętać, że przecież bank nie działa w oderwaniu w jakiejś próżni, tylko jest audytowany rokrocznie przez firmy audytorskie międzynarodowe. Teraz tą firmą audytorską międzynarodową jest firma KPMG, która rokrocznie wydawała opinię w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego bez zastrzeżeń, tak zwaną czystą opinię. Nie było nigdy skierowanych zarzutów jakichkolwiek, ani przez NIK, ani przez audytora, wniosków do prokuratury, zawiadomień o tym, że księgi zdarzenia gospodarcze nie zostały ujęte w sposób prawidłowy, że są prowadzone nierzetelnie, a wręcz można powiedzieć, że w każdym roku była wystawiana laurka, tak, że bank jest oprocedurowany, jest wzorcowy, jeżeli chodzi o porządek, utrwalanie transakcji finansowych gospodarczych. Więc po prostu, no, proszę wybaczyć, ale jest to po prostu nieuprawnione, wielkie nadużycie i krzywdzące dla banku, tak, którego reputację w ten sposób się obniża i ona zostaje w jakiś sposób nadszarpnięta. Także proszę czekać cierpliwie, jak przyjdzie moment przedstawienia dokumentów. Myślę, że Państwo sami zobaczycie, że te zarzuty są po prostu no, stawiane w sposób nieuprawniony i są w tym stanie rzeczy bezprzedmiotowe. Dziękuję bardzo. Pan prezes Szama.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Pani redaktor Klaudia Szumielewicz, Polsat News. Bardzo proszę. Pytanie odnośnie wystąpień prezesa Narodowego Banku Polskiego, bo tutaj pojawiają się też zarzuty również ze strony wnioskodawców, że te wystąpienia zamiast uspokajać i stabilizować wywoływały jednak wstrząsy i niepokoje i jak Państwo by się odnieśli do wieloletnich wystąpień prezesa Narodowego Banku Polskiego? Wypowiedzi prezesa. Konferencja? Pani redaktor, to właśnie próbujemy po pierwsze odnieść się do wniosku, tak. Po drugie, zwracałem Państwu uwagę, że jeżeli stawia się kogoś przed Trybunałem Stanu, to rozumiem, że za złamanie konstytucji czy ustawy. Spróbujmy na tej konferencji prasowej odnieść się do tych kwestii, które dotyczą złamania konstytucji i ustawy. My Państwu mówimy o polityce monetarnej. W ramach polityki monetarnej oczywiście też się zawiera komunikacja, tak? Ale skupmy się na tych zarzutach, które mają poważny ciężar gatunkowy, bo mam wrażenie, że nam się tutaj rozchodzi na tematy, które są mało istotne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę jeszcze jedno. Bardzo proszę, TVN24, pan redaktor Michał Głębiowski. Tak jest. Ja chciałbym się odnieść do tego jednego z zarzutów, które to już pani mówiła poniekąd, ale mówiła pani bardzo szeroko. Ja bym chciał rzeczywiście konkretnie, bo jest mowa o braku upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej przy właśnie kwestii skupu tych obligacji. Pani powiedziała, że była przy obecności Rady Polityki Pieniężnej. Jaka to jest opisana procedura, żeby można było konkretnie powiedzieć, że ten wniosek jest ze strony parlamentarzystów jest nieuprawniony, bo żebyśmy mogli się dowiedzieć, w jaki sposób to się odbywało, na jakiej podstawie i właśnie dlaczego ten wniosek jest bezzasadny, jeżeli jest bezzasadny. I jeśli można przy okazji, to też pytanie, które od razu mi się nasunęło, że dzisiejsze te zarzuty są w szczególności do pana prezesa Glapińskiego, a nie ma tutaj pana prezesa. Dziękuję bardzo. Może odniosę się najpierw do tego drugiego, tak, bo być może to jest istotne. Otóż proszę państwa, my chcemy podkreślić, że to nie jest sprawa personalna. To jest kwestia niezależności Narodowego Banku Polskiego. Macie państwo tutaj przedstawicieli zarządu, macie państwo Departament Prawny i to jest nasz głos w tej sprawie. Chcemy zwrócić państwu uwagę, że łamana jest niezależność Narodowego Banku Polskiego. Tak? I to jest nasza odpowiedź. Jeżeli chodzi o procedury, to odpowiedź nasza jest taka, którą udzieliła już pani dyrektor Departamentu Prawnego, że będziemy szczegółowo o procedurach mówić w odpowiednim momencie, natomiast żadne procedury nie zostały złamane. To ten wniosek jest tak napisany, jakby, wiecie państwo, tak jak powiedziałam, tak? My jesteśmy audytowani przez NIK, my jesteśmy audytowani przez audytora zewnętrznego, nasza polityka monetarna też jest monitorowana przez Europejski Bank Centralny. A więc te wszystkie instytucje, tak, i nasz audyt wewnętrzny, który też jest audytowany przez audytora zewnętrznego, ta cała siatka kontroli wszystkich decyzji, które są podejmowane, sprawia, że my tutaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że jeżeli przyjdzie czas, tak, w którym będziemy na te tematy przed komisją odpowiadać, to co do wyników tej komisji nie mamy żadnych wątpliwości, że ona będzie bardzo dla nas pozytywna. Bardzo proszę, pani dyrektor. Szanowni państwo, myślę, że pani pytanie zmierza do tego, że w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że o skupie papierów wartościowych powinna decydować Rada. No nie, dlatego że jest uchwała Rady Polityki Pieniężnej, która to uchwała określa zasady prowadzenia operacji otwartego rynku. Zasady podkreślam. Natomiast operacyjnie, realizacyjnie co do zadecydowania o tym, że rozpoczynamy dany proces, jest to kompetencja zarządu, która wynika wprost z ustawy. Rada w tym procesie uczestniczyła, dała poparcie dla tych wszystkich działań, które zarząd w tamtym czasie prowadził, podzieliła uzasadnienie zarządu w tym zakresie, którym to uzasadnieniem w tamtym czasie było między innymi to, że robimy to po to, żeby wzmocnić mechanizm transmisji oddziaływania polityki monetarnej, żeby po prostu doprowadzić do długotrwałej zmiany płynności w sektorze bankowym, żeby zapewnić płynność rynku papierów wartościowych, tego rynku wtórnego. Tak samo, żeby nie doprowadzić do wzrostu rentowności papierów wartościowych. Tak? To były komunikaty Rady popierające działania zarządu. Natomiast kompetencja jest opisana w stosownych aktach ustawy
plus uchwały, które mówią, że jest to domena zarządu Narodowego Banku Polskiego, nie prezesa też, tak? Bo zarząd podejmuje decyzje kolegialnie, prezes tutaj o niczym nie decyduje sam jednoosobowo. Chociażby chciał, to nie zdecyduje o niczym jednoosobowo. Szanowni Państwo, prześmieliśmy się nad tym, co jest najistotniejsze. To znaczy artykuł 227 Konstytucji stanowi, że NBP przysługuje wyłączne prawo do ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Wyłączne prawo do prowadzenia polityki pieniężnej. Jeżeli komuś się to nie podoba, to niech zmieni konstytucję, a niech próbuje złamać niezależność banku tylnymi drzwiami. Ustawy mówią precyzyjnie, jakich instrumentów możemy używać. Stopę procentową, rezerwę obowiązkową, operację otwartego rynku. I zgodnie z uprawnieniami ustawowymi wykonywaliśmy to, na co nam prawo pozwala. Jeżeli Sejm czy część posłów próbuje wkroczyć na to pole zagwarantowane konstytucyjnie, to jest to najnormalniej w świecie jaskrawe złamanie ładu instytucjonalnego, który został stworzony 20 kilka lat temu. Być może nie są usatysfakcjonowani tą sytuacją, to niech przeprowadzą zmianę konstytucji. Niech wpiszą przykładowo, że strukturę nominałową, wielkość obrotu gotówkowego, w ogóle wszelkich agregatów pieniężnych ustala Rada Ministrów albo Sejm. Dzisiaj tak nie jest. Dziś to przysługuje jedynie Narodowemu Bankowi Polskiemu. W związku z tym, jeżeli by stwierdzać o jakimś delikcie konstytucyjnym, to na pewno to nie dotyczy nas. To jest tak, jakby oskarżać nauczyciela, że uczy dzieci, że lekarza za to, że leczył chorych, piekarza za to, że wypiekł chleb. Zgodnie z tym, czego się od niego oczekuje i zgodnie z tym, po co został powołany do wykonywania swoich obowiązków. Te zarzuty są niedorzeczne i obrażają inteligencję rozsądnych i przyzwoitych ludzi. Pan prezes Soboń. Jedno zdanie, znaczy dokładnie, szanowni państwo, dokładnie taką politykę w tym okresie czasu w zakresie operacji otwartego rynku prowadziło 40 najważniejszych banków centralnych na świecie. I dla wiedzy tutaj wszystkich, którzy nas słuchają, prezes Adam Glapiński był prezesem jedynie banku centralnego w Polsce, nie prezesem wszystkich banków centralnych najważniejszych państw świata, czy Stanów Zjednoczonych, czy Europejskiego Banku Centralnego. Więc no, te zarzuty są kompletnie absurdalne, one były wielokrotnie wyjaśniane, natomiast prawnie one zostaną oczywiście precyzyjnie wyjaśnione podczas komisji, jeśli rzeczywiście tak się stanie, to pełna wiedza w tym zakresie będzie dla opinii publicznej przekazana. Dziękuję bardzo. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania w merytorycznym zakresie konferencji, to bardzo proszę. Bardzo proszę, pan redaktor Rafał Tuszyński, Pak Biznes jeszcze. Czy bank się kontaktował z Europejskim Bankiem Centralnym już w tej sprawie ewentualnie, co EBEC mówi? A druga sprawa, prezes Glapiński powiedział wczoraj w wywiadzie dla Financial Times, że będzie chciał napisać list do premiera Tuska i się z nim spotkać. Czy bank sondował już chęć do takiego spotkania w KPRM? Panie redaktorze, prosimy o merytoryczne pytania dotyczące materii wniosku. Bardzo dziękuję. Panie redaktorze, Narodowy Bank Polski jest częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Oczywiście, że informujemy na bieżąco Europejski Bank Centralny w tej kwestii i budzi to duże zainteresowanie. Jeżeli chodzi o list do pana premiera Tuska, to, że tak powiem, nie chcemy przed adresatem wychodzić, tak? Także proszę, nie chciałabym w tej sprawie komentować. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za przybycie na dzisiejszą konferencję i pytania. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Panie redaktorze, bardzo dziękuję.
już skończyliśmy już konferencję. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.